O ile mamy złoty wiek kosmologii, to w fizyce fundamentalnej, którą chcę tutaj omawiać, to znaczy w fizyce zajmującej się najbardziej uniwersalnymi, być może unifikującymi prawami dla całej materii, stanowiącymi najbardziej, można by powiedzieć filozoficznie, naturę bytu, to w tym obszarze fizyki jest znacznie gorzej. Można powiedzieć, tutaj słońce niespecjalnie świeci. Mianowicie, chcę tutaj omówić dwie powiązane ze sobą kwestie. Mianowicie, po pierwsze, do czego doprowadziła w ciągu XX wieku autonomiczna dynamika rozwoju fizyki, czyli jak ta fizyka się rozwijała i do czego ona, do jakich koncepcji, jakich programów badawczych doprowadziła. A ponieważ te wyniki nie są specjalnie ekscytujące i radujące, pojawia się tutaj silnie związane z tym pytanie, mianowicie czego oczekujemy od teorii fizycznej. Mianowicie tutaj ta pierwsza kwestia, co się pojawiło w fizyce fundamentalnej, to jest kwestia bardzo istotna, mianowicie pewne tendencje bardzo mocno lansowane stawiają istnienie fizyki takiej, jaką znamy, do jakiej mamy zaufanie, jako zarówno ogół fizyków, jak i społeczeństwo, ta fizyka jest zagrożona. Mianowicie chodzi mi właśnie o poszukiwanie tej uniwersalnej teorii unifikującej. Przez tą teorię rozumiem główny nurt poszukiwania tej teorii, który pojawił się nieco ponad 30 lat temu. Mianowicie w roku 1984 został ogłoszony w środowisku fizyków bardzo entuzjastycznie. Mianowicie to jest teoria, która nosi zbiorczą nazwę teorii strun. Czasami się używa terminu teoria superstrądu. Nazw jest kilka. W latach 90. znany fizyk amerykański Edward Witten, który jest gorącym zwolennikiem i propagatorem, no i rozwijającym tą teorię, wprowadził nazwę teoria M, przy czym nie wyjaśnił dokładnie, co ta litera M oznacza. Tam były sugestie, że jest to teoria od matrix, macierz. Krytycy twierdzili, że jest to raczej magia, mit, mistyfikacja, bo tak to brzmi po angielsku, a ja bym tutaj jeszcze po polsku dodał matactwo. Otóż ta teoria ma jeszcze trzecią nazwę, teoria P. Bran. Brana to jest pseudosłowo angielskie pochodzące z przecięcia słowa membrana na pół. Powstała w ten sposób brana. Każdy będę używać tutaj zbiorczo tej nazwy teoria strun. Mianowicie jest to nie tyle teoria, co program badawczy, który ma charakter spekulacji. Filozof by mógł powiedzieć z zastrzeżeniem, że jest to czysto racjonalistyczny w sensie filozoficznym program, mianowicie polegający na wyłącznie rozważaniach teoretycznych bez oparcia się na empirii. Ja tutaj nie będę tłumaczyć, czym ta teoria strun jest. Zakładam, że Państwo gdzieś o tym słyszeli. A to jest założenie, jest dość rozsądne, ponieważ ta teoria strun jest bardzo intensywnie lansowana w literaturze popularnonaukowej. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa chciałby się dowiedzieć, jaka jest zasada fizyczna działania radia, telewizji, jak działa telefon komórkowy, jak działa system GPS, smartfon i tak dalej, te wszystkie urządzenia elektroniczne, jakie wokół nas, które nas otaczają, to znalezienie literatury, która jest nie fachowa, tylko wyjaśnia fizyczne zasady działania tych urządzeń, to jest bardzo trudno. Natomiast jak się pójdzie do księgarni, to można znaleźć właśnie mnóstwo książek mówiących o tych najdalszych krainach wszechświata, o wieloświecie, o którym zaraz będę mówić, o początku wszechświata, no w ogóle. I to wszystko są koncepcje wyprowadzane metodami rozmaitych spekulacji z teorii
strun. Mianowicie ta teoria opiera się na szeregu założeń czysto teoretycznych, nie mających żadnego podłoża empirycznego. To jest sytuacja absolutnie nowa w fizyce, ponieważ zawsze w całej historii fizyki, jak się pojawiała nawet nowa teoria, choćby nie wiadomo jak radykalna, to zawsze one miały jakieś oparcie w eksperymentach, takich czy innych. To zależało tylko od twórcy, na ile on był pomysłowy, żeby widzieć, jaki eksperyment wziąć pod uwagę. Natomiast tutaj nie ma żadnych podkładów. Wyjściowa koncepcja polega na tym, że kwestionuje się założenie przyjęte powszechnie w kwantowej teorii pola, teza, że cząstki te prawdziwie elementarne, czy zwane fundamentalnymi, takie jak elektron czy kwarki, są punktowe, czyli są obiektami zerowymiarowymi. Założono właśnie, że to są obiekty mające wyższy wymiar. Najpierw wprowadzono, że są to obiekty jednowymiarowe, czyli nazwano to strunami, poprzez wyobrażenie sobie, że struna to jest nieskończenie cienki drut. Potem wprowadzono hipotezę, że to są obiekty dwuwymiarowe, więc nazwano to membranami, a potem już uleciało się w dalszą krainę ułudy i wprowadzono wyższe wymiary, stąd wprowadzono tak zwane pebrany. No więc to jest zupełna nowość. Konsekwencją tej teorii strun, której nie chcę tutaj omawiać, istotną konsekwencją jest tak zwana hipoteza, czy też koncepcja wieloświata. To jest bardzo radykalny pomysł, polegający na tym, że zwykle się mówi o wszechświat, to z założenia to jest wszystko, co istnieje. Wszechświat jest jeden. Wszystko, co istnieje fizycznie, tworzy nam wszechświat. Natomiast według pewnych koncepcji, które w tej teorii strun wychodzą, okazuje się, że tak prosto nie jest. Mianowicie, że zamiast tego jedynego wszechświata należy wprowadzić tajemniczy byt o nazwie wieloświat, który jest zbiorem, jak szacowano ponad 10 lat temu, potem były jeszcze inne oszacowania, ten zbiór liczy około 10 do 500 potęgi elementów, a ściślej biorąc nie tyle elementów, co typów elementów. I te typy elementów nazwano podwszechświatami. Żeby się nie myliło to z wszechświatem, to wprowadzono nazwę podwszechświat, albo czasami się też mówi wszechświat kieszonkowy. I to są te typy, czyli w rezultacie każdy z tych typów jeszcze się może składa z rozmaitych podwszechświatów. Co istotniejsze jest to, że te wszystkie różne typy, przynajmniej w tym najczęściej stosowanym podejściu do teorii strun, mają 10 wymiarów, a więc wykracza się poza zwykły świat czterowymiarowy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale przede wszystkim te podwszechświaty mają różne prawa fizyczne. Co więcej, tego nie można sobie wyobrażać, tych podwszechświatów, wyobrażać sobie czegoś w rodzaju rozmaitych państw na kuli ziemskiej, bo te różne państwa to zwykle oddziałują między sobą poprzez granice. Natomiast te podwszechświaty są absolutnie odrębnymi bytami fizycznymi, a one się między sobą nie oddziaływują. Czyli nie ma czegoś takiego jak granica jednego podwszechświata, za którą zaczyna się podwszechświat następny, że coś tam na tej granicy można się zorientować, że jeden się kończy, a drugi zaczyna. Niczego takiego nie ma. To są byty absolutnie fizycznie nie kontaktujące się, a więc nie mające na drugi żadnego wpływu. Ten nasz podwszechświat, w którym my żyjemy, czasami się nazywa metagalaktyką. Otóż ta metagalaktyka w tym gigantycznym zbiorze tworzącym wieloświat jest tylko jednym z podwszechświatów i w żaden sposób nie jest wyróżniona. Dlatego w wieloświata używa się często te nazwy krajobraz albo pejzaż strunowy przez analogię, że jak mamy jakiś taki bogaty krajobraz na powierzchni Ziemi, no to w którą stronę się nie popatrzymy, to widać coś innego. Tutaj również w każdym kierunku widzimy inny podwszechświat o zupełnie innych prawach fizyki.
Ta teoria strun, tutaj cały czas mówię teoria strun, ale w rzeczywistości termin teoria jest daleko na zapas, ona po przeszło 30 latach pracy nad niej i zaangażowaniu dużej grupy ludzi, którą się szacuje na ponad 1000 ludzi, ona wciąż jest w stanie zupełnie zalążkowym. I ta teoria ze swej konstrukcji mówi nam jedynie, daje nam tylko bardzo ogólnikowe informacje o całym tym wieloświecie, natomiast praktycznie nic nie mówi o tym, co nas interesuje, czyli o naszej metagalaktyce, w której my żyjemy, w której chcielibyśmy się coś dowiedzieć. Więc podkreślam, że te pozostałe podwszechświaty są empirycznie niedostępne. Nie tylko, że nie mamy, one są za daleko, można powiedzieć, są za daleko, żebyśmy mogli się z nimi skontaktować, ale nawet w żaden sposób one nie mają wpływu na naszą metagalaktykę, czyli wiedza o nich jest całkowicie bezużyteczna, jest zupełnie niesprawdzalna. Czyli po co nam to? Co więcej, metagalaktyka w tym zbiorze jest zupełnie bytem przygodnym, przypadkowym, a więc w żaden sposób niewyróżnionym. Oczywiście ona musi mieć takie prawa fizyki, żebyśmy my mogli zaistnieć, w tym sensie, że mogły istnieć gwiazdy i planety, ale nic więcej, to więcej nam nie mówi. Ta teoria strun w rezultacie nam nie mówi niczego interesującego o tym, o tej metagalaktyce, w której żyjemy. Co więcej, nawet nie odtwarza tych praw fizyki, które znamy, czyli konkretnie nie odtwarza modelu standardowego cząstek. To znaczy ona nie jest z nim sprzeczna, ale z teorii strun można wyprowadzić sobie mnóstwo innych modeli cząstek, które nie mają nic wspólnego z naszym światem. To oznacza, że tak naprawdę metagalaktyka, że teoria strun ma wobec metagalaktyki, to jest mniej więcej jak zoologia wobec jednostki ludzkiej. Wczoraj na swoim wykładzie ksiądz profesor Heller bardzo zachwalał książkę o biografię Diraka. No to wobec czego możemy się zapytać, no co można o Diraku powiedzieć? Zoologia udziela prostej odpowiedzi. Dirak jest to ssak z rzędu naczelnych. Nic więcej. I mniej więcej to samo mówi nam teoria strun o naszej metagalaktyce. Co więcej, to jest, jak się temu przyjrzeć, to jest w zasadzie metafizyczne uzasadnienie tezy, że o metagalaktyce, czyli o naszym świecie, nie dowiemy się nic więcej niż to, co nam obecnie daje model standardowy cząstek oraz ogólna teoria względności. Tam się usiłuje twierdzić, że istnieje tak zwane uzasadnienie antropiczne, którego nie należy mylić z zasadami antropicznymi, to jest coś związanego, ale odrębne, ale to uzasadnienie antropiczne też działa bardzo, bardzo, bardzo kulawo. Także efekt jest taki, że jest teza, którą wielu fizyków głosi, ja też ją tutaj zdecydowanie popieram, mianowicie, że teoria strun to jest to naprawdę metafizyka w tym sensie, w jakim się używa często poza fizyką terminu metafizyka, czyli o bytach niematerialnych. I to jest z tym, że jest to metafizyka przebrana w pojęcia nowoczesnej, bardzo zaawansowanej matematyki po to, żeby ukryć tą metafizyczną treść. Jeden z fizyków, który się bardzo krytycznie właśnie wyraża o tej teorii strun, napisał całą książkę, Jim Bagot, to polecam, to niedawno u nas wyszło, to on to nazywa w ogóle fizyką baśniową. I powiada, że ta fizyka baśniowa, czyli teoria strun, ona jest w najlepszym razie, to jest, jak to mówią filozofowie, prawda w sensie koherencji, czyli wewnętrznie spójna. Ona nie jest sprzeczna, ale ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. No więc pytanie ogólne, podstawowe pytanie, skąd to się wzięło? Czy tutaj mamy coś analogicznego do kryzysu w polityce? W polityce widzimy, że nam się ustrój demokratyczny pruje i w Ameryce, i w Polsce. I pytanie, czy w fizyce również mamy z czymś, czy jest tutaj jakaś analogia? Jak się temu przyjrzeć historycznie, to jest ciekawa rzecz, że trzeba było odwołać się tak naprawdę do historyków nauki piszących o najnowszych czasach, żeby pewne rzeczy zauważyć. Tutaj bardzo wartościowa jest książka, która wydała właśnie to Centrum Kopernika, to jest Helge Krach, to się nazywa Wielkie spekulacje.
Otóż Krach zwrócił uwagę, że te zjawiska podobne do tego, co się nazywa, o którym mówię, czyli o tej teorii strun, od początku od połowy XIX wieku występowały. To nie jest jakaś absolutna nowość, z tym, że to były zjawiska marginalne. To uprawiał najwyżej paru ludzi. Jeżeli byli to znani ludzie, no to się o tym słyszało. To były tak zwane fundamentalna teoria Eddingtona, pewne koncepcje Diraka, kosmologiczne, tak zwana hipoteza wielkich liczb Diraka i tak dalej. To było, nawet momentami to było dość znane, ale to było zupełnie na marginesie fizyki. Mało kto się tym specjalnie przejmował. Natomiast obecnie to jest to bardzo silnie lansowana tendencja. I tutaj właśnie z powodu tego, że tym się zajmuje teraz duża grupa ludzi i to jest silnie lansowane, no to mamy właśnie pytanie o to, jak ta teoria mogła się pojawić i jest rozwijana. Czyli pytamy się właśnie o tą autonomiczną dynamikę rozwoju fizyki fundamentalnej. Cały czas chodzi o fizykę fundamentalną, nie o fizykę fazy skondensowanej. Więc po pierwsze trzeba powiedzieć sobie, że ewolucja fizyki jest niedeterministyczna. No to jest dość oczywiste. Mianowicie mam po pierwsze wolność badań dużego środowiska i mamy sytuację taką, że ta ewolucja jest bardzo silnie uzależniona od potencjału intelektualnego, twórczego tych uczonych. Więc tutaj to jest proces absolutnie niedeterministyczny. Co więcej, ta ewolucja fizyki nie tylko, że ona jest niedeterministyczna, ale ona cały czas, to jest proces, no może nie całkiem, ale troszeczkę przypominający chaotyczny, mianowicie ta ewolucja raz po raz ulega rozwidleniu, pojawiają się nowe kierunki badań i kwestia, które kierunki badań się rozwijają i zaczynają dominować, które gasną, to jest wynik subtelnego splotu bardzo wielu okoliczności, zarówno wyników badań, tego, jacy ludzie w tym pracują i tak dalej. Więc tutaj ta ewolucja jest bardzo trudno przewidywalna, nawet w krótkiej skali czasowej. Powiedzieć, co będzie za 5 czy za 10 lat. Trzecim punktem, który jest tutaj istotny, znaczy te pierwsze dwa punkty, to można było powiedzieć, to było znane od dawna. Pojawia się natomiast trzeci punkt, mianowicie w XX wieku powstały cztery wielkie teorie. Najpierw szczególna i potem ogólna teoria względności. Mechanika kwantowa jako teoria nierelatywistyczna i potem kwantowa teoria pola. Otóż powstanie kolejno tych czterech teorii umożliwiło pojawienie się czegoś takiego jak teoria strun. Powtarzam, to jest umożliwiło, ale nie implikowało. Teoria strun w żadnym wypadku nie jest przez nie implikowana. Natomiast gdyby tych teorii nie było, z ich zawartością, to oczywiście to koncepcja strun by się nie pojawiła. Otóż zwłaszcza w tych dwóch teoriach kwantowych mamy ten problem, który już był tutaj od wczoraj omawiany, mianowicie mamy wyraźną dominację aparatu matematycznego, czyli formalizmu teorii mówiącego, jak należy postępować, jak należy wykonywać obliczenia i jaka jest klasa eksperymentów, które w ogóle są możliwe do wykonania, które są sensowne. I to jest dominacja tej części matematycznej nad zrozumieniem głębokiej treści fizycznej. W fizyce kwantowej mamy z tym bardzo duży problem. Niektórzy twierdzą wręcz, że tej głębokiej treści fizycznej nie ma. No to jest kwestia dyskusyjna, ale jak na razie tak właśnie jest. Konsekwencją tego jest to, że trzeba dojść do wniosku, że ewolucja fizyki nie jest nieomylna. Tutaj z kolei mamy analogię do ekonomii, gdzie się przez długi czas wmawiano, że jak się nie będzie wtrącać do ekonomii, to niewidzialna ręka wolnego rynku wszystko załatwi. Obecnie wiemy, że to prowadzi po prostu do turbokapitalizmu i dominacji silnych nad słabszymi. Otóż wracając do pochodzenia teorii strun, to można wymienić kilka elementów, które spowodowały, że ona się pojawiła. Po pierwsze, bardzo silna tendencja
poszukiwania teorii unifikującej. To jest swoisty, paradoksalny sukces Einsteina, który to w drugiej połowie swojego życia lansował i co było zdecydowanie wówczas odrzucane. Od połowy lat 70. ten program Einsteina unifikacji fizyki został powszechnie przyjęty, z tym, że to, co by się Einsteinowi zupełnie nie podobało, to, że właśnie ta poszukiwania tej teorii unifikacyjnej właśnie traktują jako zaletę to, co jest koniecznością fizyki kwantowej, czyli że nie rozumiemy głębokiej treści fizycznej. Do tego dochodzą nas czynniki techniczne, mianowicie, jeżeli szukamy nowych teorii fizycznych, to według teorii cząstek elementarnych, która jest tutaj podłożem tego wszystkiego, teza jest taka, że model standardowy cząstek, który pochodzi sprzed 40 lat, to jest połowa lat 70., że ten model działa bardzo dobrze w obrębie tych energii zderzeń cząstek elementarnych, jakie obserwujemy, a to tudzież przez kilka, jak te energie cząstek będziemy zwiększać o kilka rzędów wielkości, to nadal będzie tak zwana pustynia energetyczna, czyli tam się nic ciekawego nie będzie działo. Dopiero kiedy te energie zwiększymy około 10 rzędów wielkości, to wówczas pojawią się, należy się spodziewać, wierzy się raczej, że pojawią się nowe efekty, które będą wymagały nowych teorii. Oczywiście to oznacza, że taka teoria będzie wyprzedzała generalnie eksperyment. Jeżeli na przykład się mówi o energiach w skali Plancka, gdybyśmy chcieli nadać cząstkom elementarnym typu elektron czy proton energię Plancka, to liczono, że taki akcelerator typu, taki jak jest LHC, to gdyby to miał być akcelerator liniowy, to on by musiał mieć rozmiary galaktyki. Więc wiadomo, że w tej chwili teoria bardzo silnie wyprzedza eksperyment. No i w tym sensie teoria jest oczywiście znacznie tańsza od eksperymentu. No więc tu jest właśnie ten powód, że teoria może, że można spekulacjami teoretycznymi wychodzić daleko poza obszar, który jest dostępny eksperymentalnie. Do tego dochodzą jeszcze czynniki psychologiczne i socjologiczne. Znaczy to, co Państwo doskonale wiecie, mianowicie przyjęty za Amerykanami system bibliometryczny, polegający na tym, że naukowiec, który ma 3 prace rocznie, jest lepszy od tego, który ma 2 artykuły rocznie. No wobec tego to preferuje prace, w których można coś zrobić i opublikować. Czyli natomiast jak się chce porządnie badać problemy fundamentalne, to trzeba się liczyć z tym, że człowiek przez ileś lat nie będzie miał wyników z wiadomym skutkiem. No więc tutaj to, co Begot nazwał dziecięcą niecierpliwością, że pracujemy od razu, chcemy mieć wynik, który da się opublikować. No, teoria strun jest potwornie skomplikowana matematycznie, ale dzięki temu można też coś tam zrobić matematycznie, oznajmić, że się posunęło sprawę do przodu. W rezultacie można powiedzieć, że mamy tutaj ta teoria strun, to można powiedzieć, że to jest zbiorowe szaleństwo rozumu, który został oderwany od zewnętrznych reguł racjonalnej krytyki. Temu wszystkiemu towarzyszy, jak zwrócił uwagę Begot, oszukańczy marketing, polegający na tym, że się właśnie przedstawia raz po raz drobne posunięcia, drobne sukcesy teorii strun, polegające na tym, że jakiś tam konkretny problem matematyczny został przynajmniej częściowo pokonany, oznajmia się jako wielki, wielki sukces i już za parę lat będziemy mieli ogólną teorię wszystkiego. I temu towarzyszy jeszcze ta popularyzacja na granicy działań nieetycznych. Łączy właśnie te publikowanie tych książek i artykułów mówiących o tym, że już mamy teorię, już poznamy. To jest ten słynny cytat z Hawkinga, że w najbliższym czasie poznamy myśli Boga i tak dalej, i tak dalej. Otóż to jest bardzo, bardzo niedobre działanie. Mianowicie ta teoria strun, to trzeba wyraźnie podkreślić, zmienia istotę fizyki. Wprowadza na miejsce realnej fizyki, wprowadza fizykę baśniową. Zwolennicy teorii strun, zwani czasami strunowcami, gwałtownie przeszą, oni tylko twierdzą, że luzują kryteria empirycznej
testowalności teorii. Bo ta teoria jest praktycznie poza zasięgiem jakiegokolwiek eksperymentu, z tego oni twierdzą tylko, że oni tylko czasowo luzują kryteria testowalności, ale że idą w dobrym kierunku. No i to powoduje, że pojawia się pytanie, fundamentalne pytanie, po co nam teoria naukowa? To już tutaj to pytanie chyba wczoraj padło. No i tutaj chciałem zacytować wypowiedź jakiegoś mądrego człowieka, zresztą z dość odległej przeszłości, który powiedział, że dobra teoria to najbardziej praktyczna rzecz na świecie. Dlaczego? Mianowicie używając języka komputerowego, który jest obecnie dość popularny, to można by powiedzieć, że teoria naukowa, mówiąc tutaj, mam na myśli teorię z zakresu fizyki, to tutaj w ogóle nie zbliżam się do nauk społecznych, humanistycznych, bo to jest coś zupełnie innego. Otóż teoria w obrębie fizyki to jest z punktu widzenia informatyki, to jest nieskończenie gęsto spakowany plik, który nam opisuje nieskończenie wiele faktów o świecie, faktów, które są dla nas interesujące, natomiast sam ten plik jest czytelny w formie spakowanej i nie jest bardzo duży. To nie jest plik o rozmiarach terabajtowych, tylko plik, który człowiek jest, normalny człowiek jest w stanie przeczytać i zrozumieć. Natomiast, czyli to są te prawa fizyki, z których możemy wyprowadzić konkretny opis nieskończenie wielu rozmaitych faktów z fizyki dotyczących materii. I ta dobra teoria ma tą zasadniczą zaletę, po tym poznaniu, że ona jest dobra, że ona pozwala nam czynnie kształtować świat. Proszę Państwa, zwracam uwagę na to, że my obecnie żyjemy w wieku fizyki. Jakieś 20 lat temu, w drugiej połowie lat 90. lansowano tezę przeciwną. W owym czasie bardzo gwałtownie szła do góry biologia, co nad biologia gdzieś od lat 60., 70. bardzo gwałtownie szła do góry. Gdzieś na przełomie lat 70. i 80., to jest trudno powiedzieć, ale mniej więcej wtedy wyprzedziła fizykę. Fizyka przez ponad 300 lat była uważana za wiodącą naukę w zakresie nauk przyrodniczych. Właśnie wtedy, ponad 30 lat temu, fizyka to straciła to pierwszeństwo na rzecz biologii. I pod koniec lat 90. twierdzono właśnie, że wiek XX to był wiek fizyki, a wiek XXI to będzie wiekiem biologii. A tutaj nie chcę krytykować biologii, bo to oczywiście nie ma sensu. Natomiast zwracam uwagę, że ta prognoza, prawie każda prognoza dotycząca przyszłości okazała się fałszywa. Nasze życie jest zdecydowanie bardziej zdominowane przez realną fizykę, czyli konkretnie przez fizykę fazy skondensowanej, te wszystkie urządzenia, które nas otaczają. Natomiast wpływ biologii jest na życie człowieka zdrowego, bo już nie mówię o medycynie. W medycynie jest oczywiście znaczny postęp, ale dopóki ktoś jest zdrowy, to jego życie pod względem biologicznym nie różni się od tego, co było 50 czy 100 lat temu. Natomiast jeśli chodzi o korzystanie z fizyki, to jest bardzo istotne. Co więcej, to jest ta fizyka wcale nie jest ograniczona do jakichś wybranych grup społecznych. To jest to co opisują na przykład podróżnicy, ludzie, którzy bywają gdzieś w trzecim świecie, w krajach centralnej Afryki czy w tych najuboższych krajach azjatyckich, gdzie się chodzi po tych slumsach i widać, że tam miliony ludzi żyją w ubóstwie, żyją niemal jak w średniowieczu, ale jednocześnie każdy z tych biedaków ma w ręce telefon komórkowy. Bo jeżeli się chce z kimś z krewnych porozumieć, to tylko telefonem komórkowym, innej możliwości nie ma. Czyli że na 6 czy więcej miliardów ludzi mieszkających na Ziemi, ponad 80%, a przypuszczalnie więcej, bezpośrednio korzysta ze współczesnej fizyki. Właśnie w tej zakresie komputer, telefon, smartfon, GPS i tak dalej. Natomiast, czyli w tym sensie teorie fizyczne są bardzo praktyczne. I one istotnie kształtują nasze życie. Natomiast teoria strun, jak policzono więcej 10 lat temu, to wówczas 10 lat temu oceniono, że ludzi zajmujących się teorią strun jest około 1500, to jest gigantyczna, przerażająca liczba. Ale te 1500 ludzi to w stosunku do
tego, co oni robią, to jest bardzo duża liczba, no ale jednocześnie ich, to co oni robią i ich potencjalne produkty nie mają żadnego znaczenia właśnie dla tych 6 miliardów ludzi. Więc tu widać tą różnicę pomiędzy fizyką fazy skondensowanej, a tą fizyką fundamentalną właśnie uprawianą w ramach programu badawczego STRON. Można zapytać, czy tutaj mamy do czynienia z czymś w rodzaju alienacji nauki. Alienacja, proszę Państwa, to jest termin pochodzący z socjologii marksistowskiej, a jeśli mówiąc nawet z tak zwanego młodego Marksa. I ogólnie rzecz biorąc, to jest dość rozsądna koncepcja polegająca na tym, że w pewnych procesach społecznych może dochodzi do alienacji pracy, to znaczy ludzie wykonują pracę, która im nie służy. Ta praca przestaje im służyć, a zaczyna mieć zupełnie inne funkcje. Otóż tu jest zagrożenie na razie. Oczywiście te 1500 strunowców uprawiających teorię strun, to nie jest, oni żyją z tej teorii. Jak powiadam, nikt inny z tego, co oni robią, nie skorzysta. No ale oczywiście można powiedzieć, że w samej Polsce jest znacznie więcej ludzi, którzy wykonują jeszcze bardziej bezsensowną pracę i która kosztuje więcej i jakoś da się z tym żyć. Problem polega na tym właśnie, że teoria strun w ten sposób, tak jak ona działa, zaczyna podważać wiarygodność i celowość fizyki. Podważa wiarygodność, że fizyka jednak daje nam sensowne i wartościowe informacje o świecie. I celowość, no bo co nam ta daje wiedza o tych innych podwszechświatach, z którymi nigdy nie będziemy mieli kontaktu i które nigdy na nas nie wywrą kontaktu. Także sytuacja, powtarzam, jest dość poważna. I tutaj trzeba właśnie patrzeć, tutaj jest takie, to jest, można powiedzieć, ostrzeżenie dla wszystkich Państwa, mianowicie trzeba bardzo krytycznie podchodzić do ekspertów. Oczywiście strunowcy twierdzą, gdyby tutaj był ktoś ze zwolenników teorii strun, to by zaczął bardzo gwałtownie protestować, ależ nie, skąd, że jest inaczej, ale tu trzeba właśnie patrzeć się bardzo uważnie, trzeba mieć po prostu ograniczone zaufanie do ekspertów i trzeba patrzeć się, na ile różni eksperci wyrażają zgodne opinie. Sytuacja jest o tyle pozytywna, że środowisko fizyków nie ma charakteru korporacji. Fizycy nie tworzą korporacji, czyli że nie ma sytuacji takiej, że korporacja, im kto jest większym łobuzem, to tym mocniej go broni korporacja. Tego na szczęście jak na razie w fizyce nie ma. Czyli że można usłyszeć od kompetentnych fizyków wiarygodne opinie. Natomiast ta fizyka baśniowa, chciałem tutaj zwrócić uwagę, że ona jest ogromnym krokiem wstecz w stosunku do całej nauki, mianowicie ona cofa naukę do właściwie V czy VI wieku przed naszą erą, czyli do filozofii presokratyków. Ona zaczyna funkcjonować w podobny sposób. Jak Państwo wiecie, ci presokratycy, ci jońscy filozofowie przyrody usiłowali wprowadzić w bardzo mętny sposób ład w tym gigantycznym zbiorowisku ciągle zmiennych zjawisk i twierdzili, że istnieje coś takiego jak podstawa, coś takiego arche. I każdy filozof twierdził, że to arche to jest coś innego. Jeden twierdził, że to jest woda, inny twierdził, że to jest powietrze, trzeci, że to jest ziemia, czwarty, że to jest ogień. Do tego jeszcze, i oni, każdy z nich właśnie wysuwał taką koncepcję, ale z tego nic nie wynikało. Ani ci filozofowie nie potrafili według tego, co wiemy, nie potrafili między sobą dyskutować, nie potrafili powiedzieć, że nieprawda, że ogień, bo woda jako podstawa wszystkiego tłumaczy więcej zjawisk, a ogień mniej. I po prostu nie potrafili w żaden sposób powiedzieć, że za pomocą takiej koncepcji potrafimy coś naprawdę zrozumieć. To jest na przykład bardzo istotna rzecz, jak się popatrzy na koncepcję atomu. Idea atomistyczna Demokryta to była piękna idea, tylko że on
nie potrafił z jej pomocą niczego wytłumaczyć, ani też powiedzieć, odpowiedzieć, że on potrafi wykazać, że przeciwna koncepcja, że materia jest nieskończenie podzielna, że ta koncepcja prowadzi do pewnych sprzeczności, natomiast koncepcja istnienia atomu coś wyjaśnia. Tak naprawdę atomy zaczęły mieć charakter naukowy dopiero w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy Davy w chemii zauważył za pomocą przypisu, zakładając, że każdy pierwiastek chemiczny składa się z atomów i że reakcje chemiczne można tłumaczyć za pomocą reakcji między atomami. Wówczas molekuły chemiczne to się składają z kilku atomów różnych pierwiastków i w różnych ilościach. Te pierwiastki, atomy występują w tych molekułach. A potem przyszła kinetyczna teoria gazów i termodynamika statystyczna. I przez do początku XX wieku atomu nie widziano. To dopiero już po powstaniu, szczególnie teoretyzowano się, dopiero udowodniono istnienie atomów eksperymentalnie, ale widać było, że ta koncepcja bardzo dużo tłumaczy. Jeżeli się koncepcja atomu odrzuci, to bardzo dużo z chemii i z fizyki idzie na śmietnik. Czyli że nasza wiedza, którą w tych dwóch dziedzinach gwałtownie maleje. Natomiast właśnie ta teoria strun wraca właśnie do tej filozofii, która daje iluzję wiedzy. I tutaj, proszę Państwa, dochodzę właśnie do tego drugiego problemu, który był i zawsze był fundamentalny, obecnie teoria strun czyni go bardzo pilnym, mianowicie co to jest dobra teoria fizyczna, jak to rozpoznać. Czyli to można sformułować w postaci pytania, czego faktycznie oczekujemy od teorii fizycznej, jaki ona ma związek ze światem zewnętrznym i kiedy ją uznamy za prawdziwą. Rzecz w tym, że jak wiadomo już, tutaj już nie ma żadnych kontrowersji ani wśród fizyków, ani wśród filozofów, mianowicie jest to, że każda teoria fizyczna ma dwa składniki, dwie części. Jedną jest zmatematyzowany aparat pojęciowy, który nam jest konieczny do opisu rzeczywistości. Ten aparat matematyczny i pojęciowy to są właściwie konstrukcje umysłu. I druga część to są twierdzenia fizyczne, które nam pozwalają przewidywać konkretne zjawiska fizyczne. Czyli to co stanowi tą rzeczywistą treść teorii fizycznej, która decyduje o wartości. Ale z drugiej strony ten aparat matematyczny, ten będący konstruktem umysłu, czemu nic w rzeczywistości nie odpowiada, jest absolutnie niezbędny. No choćby to takim pojęciem, które jest czystą konstrukcją umysłową, to jest pojęcie układu odniesienia. W całej fizyce operujemy pojęciem odniesienia. Zawsze musimy powiedzieć, że każdy pomiar fizyczny wykonujemy w jakimś układzie odniesienia. Wszystkie prawa fizyczne, wszystkie rozwiązania równań fizyki rozpatrujemy w określonych układach odniesienia. To jest absolutnie niezbędny element teorii fizycznej, natomiast przyroda jako taka nie potrzebuje. Elektron oddziałujący, czy to swobodny, czy też oddziałujący z jądrem atomowym, nie potrzebuje układu odniesienia. On po prostu zachowuje się tak, jak mu natura fizyczna nakazuje i on nie zna praw fizyki i nie rozwiązuje na przykład równania Diraka. To mu jest niepotrzebne. W rezultacie więc mamy te dwa składniki. No i teraz jest pytanie fundamentalne, jaka ma być proporcja tych dwóch składników, mianowicie tej nieempirycznej, nieweryfikowalnej części matematycznej do tej części, która nam już mówi, daje konkretne przewidywania testowalne. Otóż teoria strun wprowadza tutaj, przynajmniej tak jak ona jest tworzona i jakie przypuszczenie, jaka będzie dalej, jeżeli będzie przez dłuższy czas rozwijana, to ona nam opowiada, że on wprowadza nam nowość polegającą na tym, że przewidywania fizyczne dzielą się na dwie grupy. Jednym przewidywaniem fizycznym są przewidywania dotyczące własności materii w metagalaktyce, a więc to coś, co jest testowalne i tego jest jak na razie bardzo, bardzo niewiele, o ile w ogóle. No i przewidywania fizyczne całkowicie nietestowalne, mianowicie własności tych pozostałych podwszechświatów, do których
w żaden sposób my nie mamy dostępu, ani też te podwszechświaty do nas nie mają dostępu. No więc jaka ma być proporcja? Znaczy mówiąc, jak wiele twierdzeń i jak rozmaitych twierdzeń ma być testowalnych, czyli mówić coś o otaczającym nas świecie, a nie o metafizyce. I tutaj mam dwa cytaty na zakończenie. Dwa cytaty, które pochodzą z tego samego roku 2005, jak tak się złożyło. Mam dwie bardzo charakterystyczne wypowiedzi. Pierwsza z nich to jest od sławnego Stevena Weinberga, który też zaczął być zwolennikiem teorii strun i tak zwanego uzasadniania antropicznego. I on napisał coś takiego. Warunkiem słuszności teorii fizycznej nie jest to, by wszystkie jej elementy miały odpowiedniki w przyrodzie, które są obserwowalne i by każde jej przewidywanie było sprawdzalne, lecz to, by dostatecznie dużo jej elementów odpowiadało temu, co realnie istnieje oraz by dostatecznie liczne jej przewidywania dawały się zweryfikować. Wówczas nabierzemy do niej zaufania. No piękne, piękne sformułowanie. Drugie z tego samego okresu pochodzi od Martina Riesa, to jest Sir Martin Rees, uszlachcony astronom królewski. Ja go poznałem w 1979 roku, byłem wtedy na szkole kosmologicznej i tam przyjechał pan Englert, jeden z tych zwolenników kreacji wszechświata z niczego. To, co się wtedy tam zaczęło, to chyba koncepcja Englert-Braut, kreacja wszechświata z niczego. Englert wygłosił referat, a po tym referacie Rees zebrał nas, młodzież, popatrzył się na nas tak z góry i takim ojcowskim tonem powiedział: chłopaki, nie traktujcie tego poważnie. Po czym po kilkunastu latach stał się żarliwym zwolennikiem teorii strun i wieloświatów. I pisał na ten temat różne książki. Otóż Rees i jego współpracownik Mario Livio napisali w 2005 roku: wierzymy w kwarki i w to, co ogólna teoria względności mówi o wnętrzu czarnej dziury. Bowiem informacje te pochodzą z teorii sprawdzonych gdzie indziej. Konkretnie, jeżeli teoria daje sprawdzalne i falsyfikowane przewidywania w obserwowalnych częściach wszechświata, to powinniśmy poważnie rozpatrzeć i być gotowi uznać jej przewidywania w tych częściach wszechświata lub wieloświata, które nie są dostępne bezpośrednim obserwacjom. Otóż oba te cytaty są bardzo ładne, prawdziwe, tylko są totalnie nie na temat. One są nie na temat dlatego, że one odnoszą się do tej fizyki, jaką mamy, tej zwykłej fizyki. Mianowicie jak tutaj, jak Rees mówi o czarnych dziurach, czy o nieobserwowanych częściach wszechświata, to jest prawda. No, cała kosmologia opiera się na tym, że korzystamy z fizyki takiej jak ogólna teoria względności, termodynamika, i to nam pozwala mówić o tym, co się działo we wczesnym wszechświecie, którego nie obserwujemy. Obserwujemy tylko sam koniec wczesnego wszechświata, czyli promieniowanie reliktowe. Co działo się wcześniej, tego nie widzimy i nieprędko zobaczymy, ale co do fizyki wczesnego wszechświata mamy duże zaufania właśnie dzięki temu, że stosujemy tam prawa fizyki, które są gdzie indziej dobrze zweryfikowane. Sądzimy, że we wczesnym wszechświecie też działały. I tak samo mamy co do ogólnej teorii względności, też prawdę mówiąc nie wiemy dokładnie, co się dzieje w czarnej dziurze, no bo tego się też nie da sprawdzić, ale szereg rzeczy przypuszczamy, że potrafimy przewidzieć. Natomiast, czyli dopóki używamy właśnie modelu standardowego cząstek i ogólnej teorii względności, wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli się te dwie wypowiedzi stosuje do teorii strun, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Po prostu teoria strun nie zawiera żadnych konkretnych przewidywań, tylko nie możemy powiedzieć, że ona się gdzieś sprawdziła. A więc wobec tego, że mamy już do niej zaufanie i możemy jej uwierzyć, że ona mówi prawdę odnośnie tych innych podwszechświatów, których nigdy nie zobaczymy. Już kończę. Otóż cały problem polega na tym z punktu widzenia filozofii. Tutaj mamy właśnie ten problem
prawdziwości teorii, weryfikowalności, falsyfikowalności czy nawet testowalności. To jest filozofia nauki właściwie się na tych problemach wywróciła. Wywróciła się dlatego, że usiłowano tam te pojęcia sformalizować i zaalgorytmizować, tymczasem one są absolutnie nie dają się sformalizować i nie są algorytmizowalne. One są po prostu uznaniowe. Wszystkie te kryteria wyłącznie z czegoś takiego jak elegancja, prostota, użyteczność teorii i o tym decydują fizycy i to ci, można powiedzieć, ci co bardziej kompetentni. Więc też się nie urządza żadnego głosowania w obrębie społeczności fizycznej. Także tutaj mamy ten problem i widać, że teoria stron czyni go coraz bardziej pilnym, natomiast nie mamy takiej precyzyjnej odpowiedzi, co kiedy właśnie ta teoria fizyczna jest w pełni zadowalająca. Dziękuję Państwu, tyle chciałem powiedzieć.